Dziś kolejny dzień upałów, więc poznaniacy ruszyli tłumnie nad pobliskie jeziora, na przykład na plażę w Niepruszewie. Ratownicy przypominają, że zabawa w wodzie może być niebezpieczna, zwłaszcza gdy wypływamy zastrzeżone kąpielisko. Prądy wsteczne, zimna woda, która może nagle zaatakować. Po drugie, nie skaczemy do wody, u nas na przykład, na Pomoście, ponieważ dzisiaj mamy na przykład 35 stopni, jest olbrzymia temperatura, która po przeleżeniu na przykład na plaży przez na przykład 2-3 godziny wskakujemy sobie do wody, może się stać wszystko. Należy więc pamiętać, żeby w wodzie bawić się mądrze. Nie podtapiamy się, wiadomo, nie wchodzimy pijani, żadnych alkoholi na plaży i staramy się kremować, bo dziś jest naprawdę ciepło. Jak informują meteorolodzy, dziś najgorętszy dzień w miesiącu. A jak upały, to także burze, które nawiedzą nasz region. Mamy wystawiony trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewamy się silnie wiejącego wiatru. W wielu miejscach możliwe gradobicia, ulewny deszcz, no i silny wiatr do 120 km na godzinę, niewykluczone trąby powietrzne. Strażacy przestrzegają, aby śledzić alerty RCB i dostosowywać wakacyjny wypoczynek do warunków. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia.